Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj trochę inaczej. Nie będę nic mówił o pompie ciepła ani o fotowoltaice. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Nie wiem, czy ktoś poznaje. Pewnie są ludzie, którzy to poznają. Dla tych, co nie wiedzą, powiem, że to jest błyska dudek. Błyska 175 dudek, którą nabyłem już bardzo dawno. Stoi na strychu jakieś 15 lat. Zobaczcie. Kurz. Tam są koła. Będę chciał się zająć tym projektem. Zrobić sobie troszkę odskoczni. Może powiem tutaj. Błyska jest dosyć ładnie zachowana. Ma nawet oryginalne lusterko. Galmot chyba. Jak tam znawcy wiedzą. Które jest teraz ciężkie do zdobycia. Silnik 175 pojemności. Nie wiem, bodajże chyba z 13 koni. Oponki z jakiegoś 80 któregoś roku. Zobaczcie tutaj tumnik puszczony górą. Ona ma tutaj siodełko takie, które można postawić do zrobić podparcie. Ci, którzy tutaj wiedzą, to wiedzą, że kierownica nie jest oryginalna. Ten, od którego go kupywałem, ten motocykl, to twierdził, że źle się jeździło. Kierownica gdzieś była gdzieś na taką wysokość, tak? Taka wygięta. Będzie trochę roboty. Ale, że tak powiem, dla chcącego nic trudnego. Będę też. Zobaczymy przebieg. Spróbujemy odwrotnie. Czytam tutaj 7855, 7800. Myślę, że więcej. A może nie. Wiem, że silnik już był rozbierany, coś w silniku było robione. Ale na wszystko przyjdzie pora. Tutaj dla zainteresowanych prosiłbym o taką pomoc. Jeśli się uda, to zbliżę się tu na ten silnik i nie wiem, czy dobrze pamiętam, jakie są łożyska na wale 6205 albo 6206 i to są zwykłe łożyska. Te WS-ki charakteryzowały się tym, że 5-6 tysięcy te łożyska dostawały luzu jeszcze wcześniej niekiedy i łapały lewy zapłon. W ETZ-cie było inne łożysko o jedną kulkę więcej i czy w MZ-cie i miało wyciszenie plastikowe, ten koszyczek plastikowy. Tylko nie wiem, czy w ETZ-cie było 6206, a tu było 05, czy w jedne, czy i w WSC i w ETZ-cie były te same łożyska. Jeśli ktoś to wie, to by mi podpowiedział w komentarzach. Jeśli ktoś by miał takie DDR-owskie łożyska, to bardzo chętnie bym je odkupił. Bo w czym tutaj jest rzecz? W naszych tych łożyskach, czy to będą IFA, czy obojętnie jakie, w tych zwykłych maszynowych, mamy bodajże 7 kulek i punkt martwy tłoka bicie przypada na jedną kulkę i dlatego to się szybciej zużywa. A tam jest jedna kulka więcej i sprężanie, czyli to odbicie, rozkłada się na dwie kulki i wtedy jest to zupełnie inaczej. No dobrze, jeszcze co my tu widzimy? Prostownik selenowy jeszcze. To jest to jakiś starszy model, bo potem były półprzewodnikowe. Mamy oryginalną stopkę. Naprawdę ten motocykl jest zachowany w ładnym stanie. Wtedy za niego jakieś tam pieniądze zapłaciłem, nie pamiętam. Ale zobaczcie, tutaj widać, że ten silnik był rozkładany. Zobaczcie, jaka niefachowa tutaj uszczelka gruba. Już z tego powodu mogły być kłopot z biegami, jak to we WS-kach było. Dobrze, to tak na szybko jeszcze ostatnie takie spojrzenie, to będzie ten projekt. Więc jeśli się ten filmik podoba, chcecie mi w jakiś sposób coś podpowiedzieć, zachęcam do zrobienia sobie subskrypcji mojego kanału. Wtedy o tej WSC Wam się pokaże następny film jakby automatycznie, jeśli sobie zasubskrybujecie kanał. Także taki krótki filmik znowu dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia.